Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak można w ciekawy sposób pracować z mniejszym dźwigaczem opadki. Także zapraszam na materiał. Jeśli chodzi o mięsień dźwigacza opadki, to znajduje się on w powierzchownej warstwie mięśni grzbietu, a tak naprawdę leży on tuż pod częścią wstępującą mięśnia czworobocznego, jeśli chodzi o dojście od grzbietu. Jego przebieg jest zlokalizowany od górnej części kręgosłupa szyjnego, wyrostki poprzeczne C1, C4, gdzie ta okolica. Natomiast przyczep końcowy jest to kąt górny łopatki, czyli możemy powiedzieć, że mięsień biegnie o tutaj w tym przebiegu. I teraz tak, jeśli chodzi o funkcję tego mięśnia, to jest bardzo ona podobna do części wstępującej mięśnia czworobocznego. Jeżeli mamy pracę obustronną tego mięśnia, czyli mięśnie po obu stronach pracują i ustabilizowany tułów, to mięsień ten będzie wykonywał wyprost kręgosłupa szyjnego. Natomiast jeżeli mięsień wykonuje pracę po jednej stronie, to wtedy będzie to wyprost z delikatnym ze skłonem bocznym. Czyli po prostu przybliża się część górna odcinka szyjnego do łopatki. Natomiast jeżeli ustabilizowana jest głowa, to mięsień ten będzie unosił barki do góry. Z racji tego, że mamy trochę siedzący tryb życia i bardzo często można powiedzieć, że garbimy się po prostu, czyli nasze barki uciekają nam do przodu, głowa także trochę do przodu i to jest taka standardowa postawa u większości osób, to mięsień ten, jako że jest w tym przebiegu, bardzo często zablokowany jest w rozciągnięciu i często terapia z tym mięśniem przynosi fajne efekty, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, jego przyczep początkowy zlokalizowany jest w odcinku szyjnym i może powodować dolegliwości bólowe odcinka szyjnego, a także bardzo często napięcia i punkty spostowe zlokalizowane na tym mięśniu mogą powodować bóle głowy, bardzo często w części skroniowej, a także w części potylicznej. Jeśli chodzi o pracę z tym mięśniem, możemy pracować na dwa sposoby. Możemy pracować sobie poprzez dojście od strony grzbietowej, a także poprzez dojście od strony klatki piersiowej i od strony bocznej. Jeśli chodzi o dojście od strony grzbietowej, to nagrałem już jakiś czas temu film, jak można pracować z okolicą karku w pozycji siedzącej i macie tutaj link na dole do tego filmu. Możecie sobie kliknąć i zobaczyć, jak poprzez najczęściej taką pośrednią pracę z mięśniem czworobocznym możemy też pracować z dźwigaczem opadki. Natomiast dzisiaj Wam pokażę, jak można pracować sobie od strony bocznej i klatki piersiowej. Jeśli chodzi o te dojście wcześniejsze od strony grzbietu, to jest ono o tyle problematyczne, dlatego że przede wszystkim tutaj mamy tą warstwę płytką, tuż pod skórą znajduje się mięsień czworoboczny i na początku musimy pracować sobie z tym mięśniem, żeby w jakikolwiek sposób mieć wpływ na dźwigacz łopatki. Natomiast ta praca też jest ograniczona, dlatego że będzie ograniczała się przede wszystkim do pracy z dolną częścią mięśnia, czyli z okolicą przyczepu końcowego, ponieważ dopiero tutaj możemy wyczuć delikatne zgrubienie, że ten mięsień rzeczywiście znajduje się. Także zapraszam tutaj do pracy poprzez przód i bok. Jeżeli chodzi o pracę na pojedynczych strukturach, na pojedynczym mięśniu, to musimy być przekonani w 100%, że jesteśmy w tym miejscu, na tym mięśniu, na którym chcemy być. Czyli po prostu musimy perfekcyjnie opanować anatomię palpacyjną danej struktury. Jeżeli chodzi o mięsień dźwigacza łopatki, to tutaj sprawa jest w miarę prosta. Jak już wcześniej powiedziałem, przyczep początkowy tego mięśnia, wyrostki poprzeczne C1, C4, przyczep końcowy, górny kąt łopatki. Jeżeli chcemy sobie zlokalizować wyrostki poprzeczne C1, C4, to bardzo łatwo jest znaleźć na początku wyrostek sutkowaty kosi skroniowej, czyli idziemy sobie po czaszce, musimy przekonać, że jesteśmy na czaszce, schodzimy sobie w okolicy ucha poniżej i tutaj tak naprawdę jest koniec kości skroniowej i mamy taką wyniosłość, taką górkę. To jest wyrostek sutkowaty kości skroniowej. Tu się między innymi przyczepia też mięsień most, czyli mostkowo-bojczykowo-sutkowy. Być może dzięki temu też zlokalizujecie te mięśnie, te miejsce trochę łatwiej. I teraz tak, poniżej schodzimy sobie tego wyrostka sutkowatego kości skroniowej i za chwilę będziemy mieli wyrostek poprzeczny C1. Potem będzie chwila przerwy, C2. Chwila przerwy, C3. I bardzo mała chwila przerwy, C4. Czyli jesteśmy na tak naprawdę środku kręgosłupa szyjnego. I to jest jego przyczep początkowy. Jak widzicie, jest to całkiem spory obszar w tej okolicy. Natomiast przyczep końcowy jest to górny kąt łopatki. I to też bardzo, w tym miejscu wkładamy sobie rękę delikatnie pod grzbiet i za chwilę czujemy już, że jesteśmy na opadce, twardsza struktura
górny kąt łopatki, czyli nasz mięsień przebiega w tym odcinku. I teraz tak, jeśli chodzi o pracę, to możecie pracować tak, jak ja Wam pokażę, natomiast ja pracuję zawsze bez środka poślizgowego, ponieważ nie chcę pracować powierzchownie, nie chcę ślizgać się po skórze, tylko chcę, żeby ten mój bodziec dochodził troszkę głębiej, chcę mieć wpływ na rozciągliwość tkanek. Możecie sobie też wykorzystywać te chwyty przed na przykład masażami, które wykonujecie innymi, ponieważ jak już użycie środka poślizgowego, to będzie troszkę ciężko pracować w ten sposób. Jeżeli chcecie sobie przygotować na przykład tą okolicę przed taką pracą głębszą, to możecie sobie początkowo na przykład delikatnie rozetrzeć okolicę przyczepu początkowego. To jest zawsze fajna technika. Osoba się rozluźnia, zaczyna nam tutaj ufać i później już możemy sobie robić tą szyją inne różne rzeczy. Możemy zejść troszkę niżej, na okolice pomiędzy wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa szyjnego, wyrostkami kolczystymi. Rozcieramy sobie, przygotowujemy sobie tą strukturę do pracy. Ok. Jeśli chodzi o pracę z tym mięśniem, to ja bardzo często lubię pracować na mięśniu delikatnie rozciągniętym, czyli wezmę sobie skłon boczny, delikatny skręt i już mam odsłoniętą tak naprawdę przebieg tego mięśnia. Proszę mojego pacjenta, żeby wziął rękę delikatnie do dołu. Ok, czyli jeszcze bardziej ten mięsień sobie rozciągam. Stop, dobra. I już mam jego przebieg w tej okolicy. I teraz delikatnie od tak naprawdę wyrostka sutkowatego kości skroniowej schodzę sobie nisko, bardzo powoli i rozciągam sobie tą tkankę. W porządku? Mogę pracować w ten sposób. Mogę pracować sobie w ten sposób paliczkami z masażu tkanek głębokich w pozycji siedzącej. Tak. I schodzę sobie bardzo nisko, powoli, aż poczuję, że jestem na łopatce. Tutaj też będę poniekąd pracował z mięsieniem czworobocznym. Nie da się inaczej, po prostu nisko, nisko, nisko. Jestem. Mogę pracować sobie jeszcze z większą strukturą. Mogę pracować sobie pięścią, też z masażu tkanek głębokich w ten sposób. Tutaj stabilizuję sobie głowę. Jeśli chcecie na przykład zaangażować pacjenta do tej pracy, to możecie poprosić, żeby pociągnął rękę do dołu. Pociągnij rękę do dołu. I on też będzie Wam pomagał jakby czynnie trochę rozciągać ten mięsień. Czyli wy pracujecie, on pracuje, większa skuteczność. Rozluźnij się. I możemy sobie pracować w różne sposoby, tak? Palcami, opuszkami palców, paliczkami, pięścią. W ten sposób. Możemy też pracować sobie poprzecznie na włóknach tego mięśnia. Jeżeli sobie zlokalizujemy wyrostki, delikatnie sobie skracam ten mięsień, wyrostki poprzeczne, jestem na tym mięśniu, to mogę po prostu poprzecznie pracować sobie na tym mięśniu. Zablokuję sobie głowę, przesuwam się i mogę sobie hop, pracować poprzecznie. Ustanę sobie, żeby ta pozycja była bardziej ergonomiczna. Po całej długości mięśnia. Albo może tylko na przykład w jednym miejscu, że znajduję sobie jakieś miejsce, które jest na przykład maksymalnie napięte, zaczepiam się tutaj i mogę sobie pracować na nim. Jeżeli ktoś by chciał na przykład tylko chwilę pracować sobie poprzecznie, to może sobie zlokalizować ten mięsień i na przykład pracować w ten sposób, bądź w ten sposób. Możemy też pracować z tym mięsieniem w ten sposób, że jeżeli zlokalizujemy sobie na jego długości jakieś punkty napięte, ewentualnie punkty spustowe, czyli miejsca, które po podrażnieniu dają ból promieniujący, rzutowany, to możemy też zrobić sobie w ten sposób, że oprócz właśnie pracy podłużnej, poprzecznej, możemy znaleźć sobie te miejsce, zlokalizować, załóżmy na przykład przy przyczepie końcowym, zablokować i poprosić naszego pacjenta, żeby wykonał ruch skłonu bocznego i delikatnej rotacji. I o, i na przykład i ten mięsień też będzie rozciągał się w tej okolicy. Dobra, powrót.
I możemy sobie bardzo często powtarzać tak, ruchem biernym na przykład, gdzie my wykonujemy ruch. Albo ruchem czynnym, gdzie ten ruch wykonuje pacjent. Bardziej skłon boczny. Ok, większy skłon, nie rotacja. O właśnie, coś takiego. Możemy też jakby pomóc pacjentowi naszą ręką, też właśnie zablokować ten mięsień i skłon boczny. Ok, w ten sposób. Czyli tak. Początkowo możecie sobie, tak jak wcześniej zrobiliśmy, przygotować ten mięsień do takiej pracy manualnej, okolice szyi, następnie pracować sobie wzdłuż, w poprzek włókien mięśniowych, a następnie taką pracę z zablokowaniem i z rozciągnięciem tego mięśnia. Mięsień ten bardzo często wymaga pracy przy jego przyczepie końcowym, stąd też fajnie pracować właśnie na przyczepie do łopatki. Robimy sobie zgięcie boczne, powiedzmy w prawo, jeżeli będziemy pracowali z lewym mięśniem, żeby delikatnie się rozciągnął. Unosimy bark, wkładamy sobie rękę pod łopatkę i teraz tak, tą ręką możemy ściągnąć sobie łopatkę do góry i kąt górny przesuwa nam się do góry, stąd też mamy łatwiejszą lokalizację i możemy sobie na przykład większy nacisk wziąć, nie będzie ta łopatka nam gdzieś uciekała do dołu i możemy sobie pracować. Bardzo często ten mięsień jest tutaj tkliwy i bolesny i bardzo często przy nacisku właśnie na punkt końcowy daje on promieniowanie i dolegliwości bólowe właśnie do odcinka górnego kręgosłupa oraz do części skroniowej bądź potylicznej. I tutaj możemy sobie z tym mięsiem, z tym przyczepem pracować na przykład poprzecznie. Jest to bolesne? Ok, tu jest fajnie, mamy rozluźnioną osobę. Poprzecznie, ewentualnie przez jakiś nacisk bądź przez nacisk i proszenie pacjenta, żeby wykonał skłon boczny i rotację. Ok, z takim zablokowaniem. Czyli stabilizujemy sobie łopatkę, żeby nam uciekała, dociskamy sobie ten mięsień do łopatki i ewentualnie albo pracujemy poprzecznie, podłużnie, punktowo, bądź punktowo z rozciągnięciem. Jeśli chodzi o ten mięsień, tak jak wspomniałem wcześniej, wykonuje on ruchy wyprostu oraz zgięcia bocznego. I jeżeli chcemy bardziej pracować na rozciągniętym mięśniu, to warto wykorzystać sobie jakąś poduszkę, albo wałek, albo cokolwiek pod głowę. Natomiast tutaj już pracujemy na dużym rozciągnięciu tego mięśnia, stąd też jakby ta praca jest troszkę taka bardziej zamasowana już, głębsza. I teraz tak, znowu możemy sobie podłożyć coś pod głowę i pracować sobie na przykład podłużnie, opuszkami palców, paliczkami albo ewentualnie pięścią na przebiegu tego mięśnia. Tutaj taka mała podpowiedź, że po pierwsze, bardzo często warto na początku pracować z mięśniem wstępującym, z częścią wstępującą mięśnia czworobocznego, żeby później móc pracować sobie swobodnie z dźwigaczem łopatki. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, jeżeli przychodzi do Was ktoś z taką pozycją, gdzie barki uciekają do przodu, głowa do przodu i taką powiedzmy komputerową, że jakby oderwać go bezpośrednio od komputera i często te dolegliwości bólowe są w odcinku szyjnym po stronie tylnej, to zwróćcie uwagę, czy mięśnie piersiowe nie są napięte, czy nie warto pracować z mięśniem mostkoboczko-sutkowym, z pochyłymi, ponieważ bardzo często zapominamy o tym, nie pracujemy z częścią tutaj z przodu, pracujemy od razu gdzieś tam z szyją, ktoś przychodzi do nas, mówi, że boli go szyja, to my od razu pracujemy z szyją, natomiast jest to błąd, ponieważ będzie dawało to taką ulgę bardzo krótkotrwałą, natomiast jeżeli popracujemy sobie z mięśniem piersiowym, z pochyłymi, z mostkoboczko-sutkowym, to ta pozycja troszkę zmieni się do pozycji takiej bardziej wyprostnej i ten mięsień już z tyłu, między innymi część wstępująca czworobocznego, czy dźwigacz łopatki nie będą tak obciążone, nie będą tak obciążane na co dzień, nie będą poddawane takim dużym siłom i automatycznie jak ręką odjął, przestanie nam to dokuczać, przestanie nas to boleć, także sprawdzajmy sobie, jak to wygląda z przodu, a później dopiero pracujmy sobie ewentualnie z tyłu i tak wygląda to u mnie. W następnym odcinku zajmiemy się przodem szyi, ewentualnie klatką piersiową i tutaj pokażę Wam, jak można pracować z przodem klatki piersiowej, z przodem szyi, żeby ewentualnie ta pozycja nasza wróciła do takiej pozycji bardziej wyprostnej i żeby ten tył nie był taki bolesny, ponieważ dużo ludzi narzeka na tył, a tak naprawdę problem jest z przodu. Dzięki za oglądanie tego materiału. Jak zauważyliście, możliwości pracy z mięśniem dźwigaczem łopatki jest naprawdę dużo. Możemy pracować z technikami z masażu klasycznego, z tkanek głębokich, z pracy z powięzią, punkty spustowe, możemy pracować podłużnie, poprzecznie, angażując pacjenta czynnie, wykonując ruchy biernie, angażując górną część, czyli głowę, dolną, rękę,
Czyli początkowy, końcowy, czyli tak naprawdę możliwości mamy bardzo dużo. Możemy wykorzystać tego różnego rodzaju poduszki, poduszkę, jakiś zwinięty ręcznik albo inne kształtki, jeżeli takie macie. Także zachęcam Was ogólnie do kombinowania. Jak zauważyliście w tym filmie wcześniejszym, który polecam na początku, czyli w pozycji siedzącej, też możemy z tym mięśniem pracować, dochodząc poprzez tył pośrednio, za pomocą pracy z czworobocznym, częścią stępującą, czy tak jak dzisiaj było to od pozycji w leżeniu tyłem od właśnie dojścia przedniobocznego. Jak widzicie, możliwości pracy z jedną strukturą są olbrzymie, także kombinujcie, spotykajcie z znajomymi, kombinujcie na swoich pacjentach, różne pozycje ułożeniowe, różne sposoby masowania. A ja oczywiście zachęcam Was do wchodzenia na www.projektmasaż.pl, tam są oddzielne wpisy, troszkę inna tematyka niż tutaj na filmach. Jeśli chodzi o Facebooka, to tam dzieje się najwięcej, także wchodźcie, no i subskrybujcie kanał, ponieważ dzięki temu wiem, ile osób mnie śledzi, mam taką motywację tego, żeby dalej to tworzyć. I zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie będziemy pracowali z przodem szyi albo z klatką piersiową, tak jak to wspominałem wcześniej. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku.